Cześć dziewczyny. Obiecany tutorial na frezję w końcu. Mam tutaj gotową masę, jakąś różową gum paste. Robię z niej kulkę. Przygotowałam sobie druciki z haczykami. Moczę troszeczkę w kleju. Używam do tego narzędzia. Robię dziurę w kulce. Skalpelem dzielę na 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wygląda to tak. I teraz albo tym narzędziem, albo kuleczką przeciągam. Wyciągam płatki. Mamy kwiatuszka. Przygotowany drucik nabijam na kwiatka. Nadwyżkę troszeczkę likwiduję, później przyjdzie tutaj listek, to jest zakończenie kwiata. I trochę zamykam. Oto i cała frezja. Strasznie skomplikowane. Wbijam sobie do wysuszenia. Kolejna musi być mniejsza kuleczka. Mam mniejszą kulkę. Trochę ją mogę przedłużyć. Robić takie cudo. Tak samo postępuję. Płatki będą mniejsze wtedy. Dzielę na 5. Raz, dwa, trzy, cztery i 5. I tak samo wyciągam płatki. One są takie nieregularne, ale w przyrodzie nigdy nie mamy regularnych jakichś. I zamykam odrobinkę. Jest frezja. Kolejny drucik jest zagięty na końcu. Zobaczcie. Maczam w kleju, nadwyżkę kleju troszeczkę ściągam. I nabijam na. Jest mniejszy kwiatek. Pokażę Wam, jak zrobić pączki. Nie wiem, czy je robię prawidłowo, czy nie. To jest mój sposób. Robię zupełnie malutką kulkę. Mam kuleczkę. Dzielę ją na 2 czy na 4. To już bez różnicy. Wyciągam malutkie płateczki. I zupełnie zamykam. Teraz pokażę Wam, jak zrobić te zielone liście. Też nic skomplikowanego w zasadzie. Tylko tutaj nałożę na drucik. Mam już przygotowaną gum paste. Pofarbowaną na kolor gooseberry. I robimy zakończenie kwiatków. Malutka kuleczka, troszeczkę taki wałeczek, sausage taki, cholera powie co to jest. Dzielę na 2 skalpelem i wyciągam 2 płateczki. Tak to wygląda. Mój kwiatek jeszcze nie jest zaschnięty.
Smaruję klejem. Nie jest zaschnięte, ale i tak Wam pokażę tutaj, jak to wygląda. I nabijam na kwiatek. Może jakoś da radę. O. I jest frezja. Tak to wygląda. Jak będzie pofarbowany na kolor gooseberry, to bardzo to pasuje do taśmy w kolorze jasnym. Żeby to otaśmować, to wszystko jest jeszcze mokre i pewnie mi spadnie zaraz z tego drucika. Proszę bardzo. Jest kwiatuszek, jest tasiemka. Ja nie taśmuję nigdy do końca, bo później grube te łodygi są, a w naturze nie są grube tak naprawdę. Można też użyć wąsików przedzielonego na pół. Choroba. Mam takie dwa wąsiczki. Pędzluję je klejem. I wkładam w środek kwiata. Zazwyczaj używam pensety do tego, ale nie ziami. Jest frezja jak ta lala. Żeby połączyć oba kwiatki, zaraz zrobię drugie zielone. One muszą być bardzo malutkie, te końcóweczki zielone. Robię znowu taki wołeczek. Wyciągam najlepiej tą malusieńką kulką tym razem. Żeby połączyć te kwiatki, taśmuję teraz tą frezję i łączę. Mam dwie. Skręcam drucik razem. Powinny być dłuższe druciki. Akurat tutaj do demonstracji wzięłam takie krótkie. Na szybcika w ciągu 2 minut mamy kawałek frezji, praktycznie pół. Tutaj jeszcze zielone się dodaje i coraz mniejsze kwiatuszki. Później można dołączyć to. W zasadzie to powinnam od najmniejszego zacząć, ale spoko. To już wiecie, o co chodzi. I to jest najłatwiejsza frezja w moim wydaniu. Miło było Was zobaczyć.